Przed nami zadanie z naszego portalu Khan Academy po polsku. Ja je tutaj skopiowałem sobie do notatnika, tu je rozwiążemy, a potem sprawdzimy rozwiązanie. Czyli tak, Nora zaczyna iść w odległości 4 mil od domu, czyli rusza będąc 4 mile od domu i idzie w jego kierunku z prędkością 1 mili na godzinę. Poniższa tabela pokazuje, jak daleko od domu znajdują się poszczególni członkowie jej rodziny w różnych punktach czasu. Każda z osób idzie ze stałą prędkością, zaczynając od czasu t równe 0. I pytanie jest takie, którzy członkowie rodziny wyruszyli w tej samej odległości od domu co Nora? Czyli w chwili swojego startu, w czasie t równe 0, którzy członkowie rodziny, tu mamy czworo, członków rodziny byli w odległości 4 mil od domu w chwili t równe 0. No więc popatrzmy tutaj po kolei. Torvald najpierw. No więc tak, w godzinę po starcie Torvald był 4 mile od domu. No w 2 godziny po starcie był, prawda, tutaj czas rośnie, w tą stronę czas rośnie. Torvald przeszedł 3 mile. No i teraz wiemy, że się porusza ze stałą prędkością. Tu może wpiszmy sobie t równe 0. Czyli Torvald się porusza ze starą prędkością, no i ta prędkość jest 3 mile na godzinę. Prawda? Czyli tu jest, był 4, po godzinie jest 3 mile dalej, po 2 godzinach jest następne 3 mile dalej, czyli 3 mile na godzinę, czyli godzinę wcześniej był w odległości 4 minus 3, czyli jednej, w odległości 1 mili. Teraz Bob. No, Bob widać, że się w ogóle nie porusza, prawda? Czyli bo prędkość Boba wynosi 0, wobec tego godzinę wcześniej również był w odległości 4 mil. Emmy. No Emma porusza się, widać, z prędkością, prawda? Co godzinę jest mile dalej od domu, czyli porusza się z prędkością 1 mili na godzinę, czyli skoro po godzinie jest 5, to godzinę wcześniej była 1 milę bliżej, czyli też w odległości 4 mil. I teraz mamy Ivar. Jego odległość z kolei od domu się zmniejsza, czyli on do domu się zbliża. Zbliża się z jaką prędkością? Zbliża się do domu z prędkością 2 mile na godzinę. Skoro po godzinie był 5, a zbliża się, to godzinę wcześniej był 2 mile dalej, czyli w odległości 7 mil od domu. Wobec tego, prawda, Nora była w odległości 4, czyli musimy wybrać tutaj te, które były w odległości 4, czyli Bob i Emma. Bob i Emma. Dobrze, wróćmy teraz do naszego zadania. Bob, Emma i sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.